Tak, Wilkuś z John Deerem. Dzień dobry. Oj, tam Majka jest, widzisz to? Widzisz to. I idziemy na sklep naszego ta. Sąsiada powitać nowego. Bo mamy nowego sąsiada powitać. Żabojada. Rafał. Bo... Proszę się przywitać. Dzień dobry. Dobry. Tutaj ma no, przejęto gospodarkę po artyście, jakby ciężko to. Tak. A, do sąsiada sobie wsiągnę. Dzień dobry. Nie, ja idę robić od razu, nie ma co. Ten jakie okulary sobie capnął, człowieku. A, to panie. O, i tak, zmiany na polu moim, na mapie. Ja? Kupiłem to pole, 68. I zrobiłem, my to tak nazywamy, Big Field. Bo te trzy pola. Aż takie duże to no nie jest jeszcze, ale... Ale my tak to nazwaliśmy. I tutaj z następnym odcinku będzie żniwa na trzy bizony. A, skąd wiesz, że sam się przyjedzie? Dzwoniłeś do niego? Sprzedałem to pole, 7-7-1. Ale to kiedyś się kupi. No i po sprzedaży kupuję pole numer 58. I tyle z ogłoszeń. Tak, i z te ogólnie. Tu była łąka, to sobie trawy to zrobiłem i tego, no. No. To łowiec. I ja mu zgrabiałem tą łąkę. Tak. Świętej pamięci. Zgrabiarku. Ale robotka szła. No, dzisiaj sobie naszła mnie chęć, żeby sobie poorać, dlatego sobie orzemy ten kawałek. Bo w sumie dawno nie orałem tym zestawem. Sobie pomyślałem, że założę sobie pole i zasieję je od razu dzisiaj. No, ja lecę właśnie. Wszystko w owiec lecę. A co? Mówisz? Mhm. Ja tutaj nie potrzebuję żadnych pszczelnic ani nic do moich zwierząt. No też nie. No, jak wy tam sprzedaliście swoje, to wiesz. Mi się zdaje, czy żabojad ma przegłos? Nie wiem. Bo tak wszystkie strzałem jakby Michaela podwójnie. Czekaj, sobie tu jeszcze się upewnię. Trawa oleiste. I trawa, tak, tu będzie łowiec. No i nikt nie powiedział, że to jest legendarny powrót płota. Tak. Ciekawe. Siema sąsiad? Siema sąsiad, tutaj o legendarnick. A jak? Wilkuś? Dobra, w końcu na swoim polu sieje. Ciekawe no. kontrakciki. Pa, jak elegancko dziorka. Już jedną trzecią pola zaorałem. Nie wiem. Ale blisko. Bo ty masz mniej pól, to wiesz. No to co, że mam jej? Ty sobie możesz pozwolić na orkę. Dobrze. Tak, to masz dwa pola, tak, to masz cztery pola, tak? Ja mam pięć pól. Raz, dwa, trzy. A, to jeszcze. Ja mam to duże, takie długie. Koło sąsiada, bogacza. Ty będziesz miał trzy pola do ten, zasiania. No. To co ty mówiłeś, że dwa? No bo mnie się później pomyliło. Później się pomyliło? Rozumiem. Rozumiesz. Rozumiesz. A można i tak. Ogólnie, no, miał być Zbysiu, ale Zbysiu powiedział nie idę chuj. Tak było dosłownie. Serio? Ja nawet tego nie wiedziałem. Ale nie, no, tak dosłownie nie powiedział, ale... Powiedział, że mu się nie chce iść i no. No. I dlatego sobie musieliśmy poszukać kogoś innego. Jest oto pan Żaba, który się nie odzywa. Nazywam się. O! No, no wiesz, no chłop ma duże roboty, zapracowany, tak? A. No płacisz się tyle przejąć roboty? Tyle kredytu? To jest... Nie no, sam przed tam chyba troszeczkę spłacił kredytu, ale nie wiem. Mhm, trochę tak. Po 50 tysięcy spłacił. O. A nie to, co artysta brał w umór. No. Umór w butach. No i teraz po tym odcinku będziemy chyba do sąsiada pomóc czasem. Jeśli będzie chciał. A, po odcinku, no chyba tak. No bo my już na kolejny będziemy przebijać, nie? No tak, no my już nie będziemy musieli na nic. A jak się podłączało kable? Z. Musisz przytrzymać.
Dobra, dzięki. No i wałek to klikasz po prostu Z. No w silniku nie ma wałka. No ale ogólnie. No. Tak jest. Michael, masz rację. Tak jest. Dobrze. Elegancko, dziarka, co ty chcesz? 18 na godzinę, korpusy pourywane, 15 razy, ale... E tam, nikt nie widział. Robotka musi iść, tak? Widzę, że pnioki mamy dwa. Tutaj, jak my to nazywamy. Ej, to zobacz, czy tam przyjaciele stoją. To tutaj, obok mnie. Są przyjaciele? No, dwa, a tu. Gdzie? No, po prawej. Po prawej? A tu stoi przyjaciel taki ładny. Tu jest jeden i tutaj obok mnie. A tu jest drugi przyjaciel. Same przyjaciele tu stoją. No jak? Tylko niestety... Co jest? Coraz więcej przyjacieli usuwamy. Niestety. Co tam, panie Rafale, ci nie działa? Te kabli nie mogę podłączyć. Wałek podłączyłem, a kabli nie... No bo musisz przytrzymać chwilę. Ajo. No. Ma to krycie. I tego, no. Już wiem, jaki moc trzeba dodać. Kablociąg, dobrze? Kablociąg, kablówka. Jo. Nie, chodzi mi o ten mod, który możesz usuwać te... A to ja nie wiem, czy przyjaciela możesz usunąć. Tego nie sprawdzałem. Ale mamy ten mod, czy nie mamy? Nie. No właśnie. W modach mamy, ale nie zaznaczony nie jest. Jak nie? Jedyne mody, które mam zaznaczone, to platyny i Holmera. Tylko. A może kolega ma platyny, a ty nie wiesz? Pytałem się. To jest Zbychu V2, też na piku. Też nie. A dobra, mamy. Idę zobaczyć, czy przyjaciela idzie usunąć. No. Przyjaciel... Tego, no. A idzie przyjaciela usunąć. Idzie? Pa. Musiał. Nie, zostaw go. Dobra, ale chciałem sprawdzić, czy idzie. A to no, elegancko. Jak idzie, to spoko. A tego już idzie, bo już nie ma kolizji i tego już nie idzie usunąć. No dobra, to. A widzisz, jak przyjaciel zniknął? A? I tak to będzie używane w Halo Giants, bo ja tu będę robił Big Fielda kolejnego. No. Dobra, bo nie wiedziałem, co powiedzieć, tak? Tak mi się wydaje. Ale to na koniec. Co ty? Ja mam na razie inne plany. Tutaj na pewno będę łączył 59 do 53. Takie jedno duże pole, ale że ty możesz się opuścić. Mów dalej, sąsiad. No i 51 do 48, a później to nie wiem, czy te dwa pola połączyć, czy nie. No na koniec serii może połączysz. No, zobaczymy. Teraz nie opłaca się. A ty twój, ten twój... Ty będziesz łączył, nie? Od 39 do 46. Te twoje... 47. A, 47, ale tam nie ma drogi przypadkiem jakiejś? Bo tam chyba droga była jakaś. Dobra, ładnie drogę. Ja zaorałem jedno. No, właśnie, zaorałeś mi drogę. I teraz przez twoje pole będę jeździł całe życie. Jak chciałbyś. Masz drogę obok swojego pola, to... No, ale tamta była ładniejsza. No, ale ta jest taka bardziej... Kulturarna. Może być, tak. Ja już no. Prawie. Mam 90% pola zrobionego. Dobrze. za dużo kontraktów. Ciulowo się taki kawałek ora. Sam chciałeś. Nie, no. Takie trójkąt. Taki trójkąt. A nie chciałbym się jakiś przecinek robić zbytnie, to sobie w koło orze. Dobra, to się poprawi. I wreszcie mojego pługa użyłem. I mój legendarny zestaw od pierwszego odcinka. No, mój pług to będzie... No, w szopie stało. Ty wiem, ty będziesz najwięcej pługa używał, bo ty będziesz miał świnie, nie? A no. Tak, ale to no. To jeszcze czas do kukurydzy, jeszcze czas. No, jak wiesz. Też będę pewnie sobie jakąś akcję kiszonka, czy coś, to też będę musiał użyć, nie? Co ty chcesz pożyczyć? Co? Co ty chcesz pożyczyć? Nic.
A no a co? A akcja kiszonka. A to no tak, to do krów. O właśnie, stąd się przecież kiszonkę będzie miał. Jeśli będzie chciał krowy. Artysta miał krowy, ale sprzedał. Ty miałeś świnie też sprzedać. Ale ja wrócę. Dobra, zostawię na chwilę na polu. U góry zboża. U góry zboża tutaj rzepaczek. Ale tych rzepaku będzie tak mało. No ja będę miał rzepaku jedno małe pole. A ja dwa. A ja w tym sezonie poszedłem w co innego. Ja mówię. Ja mówię definitywnie. Będę miał trzy pole. Ostatecznie? Łowca. W sumie pięć, nie? Bo te pickfield to są trzy pola. No ale... No ale jako jedno. Okej. No elegancko ten tego 10 minut już. Bez kitu. Raz, dwa, co? A ja ogólnie brałem tego. Zawsze kontrakty na siewy. I tak mówię, że kurwa, zaraz mi zabraknie nasion na swoje pola, nie? Ale najważniejsze jest to, że przyjaciela da się usunąć. Tak, to jest najważniejsze. Nic innego nie cieszy jak przyjaciel. Okej, nie. To jest przyjaciel. No, on zawsze blisko ciebie stoi. Mhm. Obserwuje, co robisz. Nie, bo tak jest. Ej, ja nie? Nie to co artysta. Flet. Nie wiadomo, czy jeszcze odcinki z co artystą będą. Tego nie wie nawet najczarniejszy z Mora. No jak będą, to nie w najbliższym czasie. O, tutaj przyjaciel jedynka osupa stoi elegancko. Ale to tam nie usuwaj, tam... No nie, tam, tam nie. Nie być, w sensie usuwamy tylko, jak będziemy tam pola łączyć, a w takich miejscach to żeby to było, żeby tak już wyglądało. Zapomniałem przecież, co chciałem zrobić. No, chciałem GPS-ka sobie zmienić, właśnie. Dobrze, a ty tego, no. Ja sieję. A co będziesz chciał? Jakie masz pole do zmiany? Rzepak. I na soję. I na soję na co? Na tego, na pszenicę. Pszenicę będziesz chciał? No. Bo nie wiem, czy w obie zwalić. Owsa bym miał wtedy... Jaki owca? Ja będę walił w owca. Bo go mam dużo. Będę go sprzedał i jeszcze słomę sobie z niego zrobię, nie? A może jednak ten nowy zasiać do końca na wszystkich? Ty, możemy się umówić, że ja ci mogę te belki przechowywać. Ale proszę. Ale no. Leno paleno. Leno, o Boże. Nie, nasz mi się zbycie przypomnę, nie? Taki jeden, no tego, rozumisz? Rozumiesz, grałem dzisiaj z tego. Zrozumisz? Zrozumiesz, z bytem. Na razie. Oraz z Bachem, w Fyty i Fycysy. W CS-a to widziałem, że graliście. Znaczy, no nie wiem, czy graliście, ale... Ale co mówisz, że Zbysiu tak około 14 się zwinął? Mhm. Bo napisałeś. Nie, gramy sobie w Fortnite'a normalnie. I tego. I po prostu wyszedł. Tak bez zapowiedzi nic, po prostu sobie wyszedł. A sąsiad nie chwali się, co się je w tym roku? Ja? Nie ty. Czy... No to... Właśnie, proszę się pochwalić. Ja tam sobie owie się. O, no to tak. Co, wy tu zagłębie osa robimy w tym roku, czy co? Aha, chyba tak. Michael, nie wiem, co tam się je? No tutaj rzepak. Rzepak po rzepaku? Nie, no bo ja mam na 59, będę owies. 57 rzepak, 51 rzepak i 55 owies. No, rzepak po rzepaku to tak średnio, ale... Nie wiem, jak to tam wychodzi. No tam rzepak. To jest u gór zboża. Z jakim cudem? No. To coś się zbugowało, mordo. No nie wiem, ja tutaj mam u gór zboża, no to... Ale tu ogólnie jest rzepak ściernisko. No. To jak to jest u gór zboża? Ej, bez kitu, to jest rzepak, no? No nie wiem, no tak mam pokazane, no to... Jak mam tak pokazane, to tak się je, no. To ja wyjdę stratny. Jak tak, a 7,25 źle. No, bo tu mam wciąż rzepak. Ale no, uczym się na błędach, tak? Kurczę pieczone. Ja tak patrzę na mapie, rzepak po rzepaku walić. No ty, no ale jak będzie...
jak takie będę miał ten rzepak po rzepaku, 1,20, no to co? To coś jest zbugowane. Ja nie skorzystam. O, no nie, no Machu, teraz nie mam szans. Machu, co ty? Po dachu? Chcę skakać. Ale tu ładny przyjaciel leży taki na czapie. O, i kolejny przyjaciel stoi. No. Gracie coś? No, pisałem mu, że tak, w farminga. No tak. Rozumiesz? No, rozumiesz. Teraz nie mam czasu, później. Ale tak sobie wczoraj myślałem, czy co jutro będzie za odcinek. Czy będzie płot, czy będzie co innego jednak wrzucone. To już nie wiem. Bo ja na jutro go wydaję, bardzo mocno. O 10 będzie. Ja nie wiem, czy się przypadkiem nie pobawię i go nie zmontuję, jak to będzie gadać, to nieraz nie mam co robić. To sobie nie wiem, może się nie pobawię i go nie zmontuję. To nie wiem, kiedy on wleci. Zobaczymy. Nie wiem, a ja mam laga. 5000 pingów. Raz. No tak. Okej. Okej, Michael, już wróciłem. Dobrze, a ja mam do ciebie pytanie. Padzie mnie tepło, mordo. O Boże. Całą mapę ja tepło. Nie no, całą mapę nie. Ale trzy... Pytanie no. Do ciebie. Dobrze. Co robił Jan Paweł II z dziećmi? No co? Dobrze, a... Michael nie jechał po asfalcie, bo nielegalny przejazd robię. Ja to na swoich polach robię. No dzisiaj taki jakiś wieczorny odcinek, bo późna godzina już. A ty co tam? Siejesz? No właśnie, trzeba zmienić uprawę. Na co? Na so... Nie, sorry. Głupi. No co? Nie wiem, capnę se... Właśnie nie wiem, czy walić ten owiec do końca i mieć dużo jednej uprawy, czy... Tylko, że ja mam 75 ton wina, to nie, to ja muszę pszenicę walnąć. Czemu? No bo mi nie wejdzie wszystko. Ja będę trzymał na przyczepach, no trudno. No ja mam 15, no to mam, tak jakby mam 90 ton. Ty, jak ja na tamtym polu mam owiec, a ja mam 50 ton wina. Oj. Ale ta muza leci fajna w pokoju drugim. Więc to ja będę mógł utrzymać to u sąsiada? Będę mógł tak to zrobić? Czy nie za bardzo? Boże, się te kręce kurwa nie wiem co zrobić. Michael w szoku. Ty no serio? Będę mógł utrzymać to u sąsiadów, czy nie? Da się to jakoś zrobić? Kurwa, trzeba... Będzie a jak nie coś... to do wiaty sypać. Do garażu walić i turę wyciągać. Tak. Jakby jeszcze ten tur był jakoś pojemny. 900 kilo. O, widzę, że już sąsiad się sieje. No spokojnie. Bardzo dobrze. Co ja? Nie. No ty też siejesz, ale... A tamtym to... Nie wiem, kiedy będą skończyć siać. Ej, teraz sobie sprawdzę, jaki tam mam potencjalny plon. Tylko to mi się nie zaliczy jako jedno pole, nie? No nie. A jak to sprawdzić, ten potencjalny plon? A to nie, to jak ten. Jak ci urośnie, to będzie pokazywać, jak staniesz na polu. Okej. Czekaj, kurde, zapomniałem, że mam 50 ton tylko. Ja pierdyle. Ej, kurwa, co jest dzisiaj? Ale dobra, ale czy ja w ogóle będę miał 50 ton tego owsa? No nie wiem. Nie no, chyba aż tak to nie. Ja asfalt z brudna miałem 4 hektary chyba pola, to zebrałem 40 ton. 4 hektary. No to ma dwa... No to ma takie 2,8. No ale tam plon na całym polu prawie był 90%. No to ma... A tam będziesz miał stówę. Ponad stówę. No to nie wiem, czy ci wejdzie, nie wiem.
Kombajn zweryfikuje, jak to się mówi. Kombajn zweryfikuje. No tak szybko zawsze mówił. Oleiste, oleiste to jest. Oleiste. Okej, okay, oleiste, oleiste. Tutaj będzie. Co będzie? Łowiec będzie. Najwyżej nie wlezie. A czekaj, a kiedy są terminy sprzedaży owca? Dziwą. Okej. Okay. Teraz pytanie, kiedy my to... O Boże, ale tutaj... Dobra, nieważne, czekaj, to trzeba zrobić tak. No, dobra. Mów, Michael, no mów. Poradzimy sobie. O właśnie, ile... Bin... Kosztuje jakieś... 60 tysięcy. Sprzedać swój. Może jakaś ofensywna przebudowa gospodarstwa? Jakaś mała? No dobra, ping spadaj, spadaj, bo mam 70 pingu i mnie telepa. Telepa? No człowieku, człowieniu. Ale że ostatnie pole się je, tak? Jo, ostatnie pole się je. A mi jeszcze jedno zostaje. No właśnie tą orkę dołożyłem, jakby nie ta orka, no to już bym miał zasiane. No nie. No ale sąsiad i tak, jeszcze musimy się na jednego sąsiada czekać. No to to wiesz. O, po odcinku się skoczy do sąsiada, może flachę da jakąś. Tak, tak, ale musi to jeszcze tego, azot. A sąsiad sieje? A sąsiad sieje już. No. Ty sąsiad masz azot, czy nie? Mam. A to sąsiad, drugi sąsiad. Azot? No. A ty rozrzuciłeś już na wszystkich polach? No, tak. Tak? Na przykład na 106 nie widzę. Tam nie było wymagań. Tam nie było wymagań. A, bo tam próby nie ma. Jak, na 106? A, no tam jest. Ale... Tam masz 20-40 kilo tylko. Na 107 i na 105 nie ma prób. I na 160 też nie ma prób. A, no. Nie wiem, Michael. Sam przed się uczy tego modu, tak? No spokojnie. Raz mu nie wyjdzie, to za rok będzie. To za rok mu wyjdzie. No. Tak jak Zbychowi. Na! Tak jak ja na kolonii dowaliłem na PH 8,5. Wapla. To ja tu mam przecież. PH 8, całe 50. O Boż, całe 59. To tam za dużo tego nie będzie. Owsa, czy co tam zasiałeś? No dobra, no cóż tam. Życie. Następnym razem już będę wiedział, tak? Dobrze, ja zasiałem pole. Numer 67. To zostaje ci tylko 18, tak? Nie. A jakie? 9,4. A. Elegancko ten tego. Elegancko ten tego? O, tak na styksu w sumie zrobione ten asfalt, powiem ci. Między słupem a drzewkę. Już myślałem, że już przyjaciela powiesz. Nie, przyjaciela to akurat nie ma. Przyjaciel jest tu na zakręcie stał. To ja widziałeś, powiem, że tutaj o tych moich 50-kach polach nie widzę żadnego przyjaciela. No tam nie ma. A ja mam na 40 chyba 3 przyjaciela. 42 chyba. Nie, usuwany był. Na 42 tak, ale na 43 stoi przyjaciel. Bo widziałem go dzisiaj. Ale dzień dobry mu mówiłem. Kupić te pole. Dobrze. Dobrze. Poczekaj. No ja czekam. Zimą kupię. Mówisz? Tak. No też, ja też będę kupował. A jak się uda, to może nawet dwa. O Boże. Ej, to by był deal życia, jakby ten pole się udało kupić. Jakie? 43. Tam łowiec jest.
To byłby deal życia, bo jeszcze nas zebrał z tego coś. To tak naprawdę ja mogę teraz wziąć kredycik i kupić 58, no ale tego właśnie nie chcę robić. Żeby odsetki nie były duże. Dobrze. Sobie poczekam na spokojnie. Elegancko ten tego idzie. I się kupi. Dobrze. Dobrze, sam przed jak tam się idzie? Właśnie skończyłem. Ty czaisz, że to już jest 28 minut? Ciekawe skąd, nie? Czaisz, że mnie to zleciało, jakby co dopiero 15 minut było? No. Płot mi zawsze szybko leciał. No. Znaczy to zależy od dnia, bo nieraz tak patrzę na ten zegar, a to dopiero 5 minuta, nie? A nieraz tak się patrzę, bo kurde 30. Tak jak wczoraj na osi nie miałem tak samo. Ja patrzę na zegarek, a tam już 20 minuta, nie? A ja dopiero mówię, dopiero w koło objechałem pole. Dobra. Koniec siania na dziś. No nie wiem, czy to są... Pamiętaj, że... Kto? Tutaj jest ten, ugniatywanie. Czy jak będziesz jechał... będziesz jechał do tego, to będziesz ugniatał... Nasze pole. Spoza. No. Ty! Aż mi się przypomniało coś. Rzepak artysty. Ale ty... No, Kasper, coś opuściłeś. Co? No dajcie tu, to ci coś pokażę. Co się niby opuściłem? Opuściłeś. Upuściłeś, sorry. No chodź. Co? No to chodź tu. No jestem. Chodź, coś opuściłeś. Co? No. Artysty szczurek. No to mówię, że go opuściłeś, jak jechałeś prasą. A to nie, to on tu leżał. Prasa była na gospodarstwie u mnie. No tak, ale chyba tutaj musiałeś zawinąć, nie? Tutaj, ale ja tu nie wyjeżdżałem. Ja tu, przez pole sobie wyjeżdżałem. Yeah. Sznurek zabrał. Nie. Nie wierzę w to. A prasy już nie ma. No jak nie ma? U sąsiada sobie. No tak. No to najgorzej ma chyba Szraboja ze wszystkich do roboty. Najwięcej. No, teoretycznie mieliśmy tyle samo. Teoretycznie. Ale my to trochę w inny sposób ogarnęliśmy. Ja kończę odcineczek. Ja zobaczę jeszcze co u moich zwierząt. No. Nic. Nic. Jak tam wełenka? No wiesz, no jak czas jest na jeden ciągle, to wiesz. No 600 litrów. A najwięcej wełny przybywa jak ten, jak jest przewijany czas. No tak. Dlatego właśnie chciałem ten. O, tu sąsiad. To właśnie chciałem, żeby to jakoś, żeby ten czas był, no jakoś sobie leciał na 5. No ale to już całkiem ciemno by było. Dobra, ja zasieję ten kawałek i też kończę. No to ja będę miał chyba 35 minut. Bo jest jakby, jest ciemno. I dlatego jest czas. Ale ja do Żaboja, do Aka Bahumeda mogę sobie wsiąść? Tak, no dzień dobry. A, witam dobry. Serdecznie. Dobra, wysiadam na chwilę, idę do sąsiada kolejnego. Boże, jaki skok. A to już do sąsiada wejść nie mogę? No nie, ja mam zamknięty, za gruby jesteś. Co za gruby jesteś? No, za grubym akcentem kończymy odcinek. I właśnie takim grubym akcentem możemy skończyć odcinek, więc no, jeszcze, o Boże. Michael nie widział chyba. No właśnie widziałem tak kątem oka. Taki mały przyjaciel tam stał, tylko że no. To było na tyle, takim akcentem filkusiowatym kończymy odcinek. Sześć. Pa, pa. Sześć. I witam wszystkich tu serdecznie. 2,30 mega waży. Dobrze. Warzywa na patelni.
Warzywo na patelni. Dobrze. Nie. No, co robi Jarek Paweł II z dziećmi? Tańczył, 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 tu, 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 tu. Dobrze. Dobrze, ja jestem, już mam finisz siewów. Zjasne gospodarstwo. Pole, takie, no, duże, jak na nasze czasy chwilowe. To jest duże pole. Na czas 13. O Boże. Na czas 13 odcinka, tak. Tego przyjaciela nie ma co. Chuj, to się wytnie. Świetnie. No, jak nie zapomnę. O, ja nigdy nie pamiętam, że... Zapomniałem, zabrakło chyba. Nie, nie, to tak specjalnie, żeby na pole od razu wyjeżdżać. Ale tutaj. Puszy syn. Ja pi... Dobra, na razie 6.